Jak oceniasz nowy sprzęt? Zarobiście. Bardzo już był ze dwa razy próbowany nawet. No tak, dwa razy, no. Dwa razy chyba, albo trzy. Nawet, no. Nie, no super. No i to jakby o to ci chodziło? Słucham? O to ci chodziło? Dokładnie tak. No, najważniejsza jest ta końcówka tutaj. No innej na razie nie używałeś, nie? Słucham? Innej na razie nie używałeś. Nie, no, potrzebnie. A ładowałeś ją już? Nie. Ale wtedy była chyba do końca. No ale to wiesz, ona była, chodziła 5 minut może, nie? No, łącznie, nie? No. Dziubek przyszedł, kochany. Co ty potrzebujesz teraz? Kitunio? Dzieci już chcą iść na ślizga. O, jaki ty jeszcze. Nie, kabla nie gryź. Nie, gryź niunio. Najlepszy kocie na świecie ty. Najlepszy przyjacielu ty, kochany. Jesteś taki, że nie wiem. Ty nic nie psujesz, nie psocisz. Jesteś taki dobry kot. No bo na psocie, no na zewnątrz. Nie? Już musi nie no to i dobrze, niech se psoci. Ale na mnie psoci jest kochany. Króliczka tylko chciał sobie wyjąć, ale... Króliczka, ty, ja ci dam króliczka, już widziałem, że się brałeś za niego. Mięsko surowe by się zjadło. Mogę na razie tu zostawić, nie? Będziesz używać dzisiaj jeszcze? Ja dzisiaj chyba nie. Dzieciaki chcą tam się, widziałem, bawić na tą wodą. No, chcą tą ślizgawkę. Z tej ciepłej skorzystać. A nie spróbujemy im dzisiaj zrobić tej ślizgawki? Mówiłeś, że możliwe, że jest ta folia u góry taka większa. No ale mają tą przecież. Póki to się nie rozerwało, to... To co mamy kolejne? Dłuższą byśmy im zrobili. No nic to. To jest chyba spoko. Jak im się rozwali, no to wtedy będziemy kombinować. Tylko i trzeba im powiedzieć, żeby się przestawili bardziej w lewo. No tak, bo w lewo. Będzie strasznie tak. Bo się już tutaj zrobiła taka trawa brzydko. Tylko znowu jak tu jest blisko, to... Co? To szybko spływa ta woda do kanału i się nie robi, wiesz, ciapa. To tam trawa się brzydka robi, nie? Gdzie? No w tym miejscu, co rozkładali. Takie błoto się tam tworzy. Niech robią jak co. Co, Dziubaszku? Czuła, najedzony jesteś. Już cię wszyscy dzisiaj nakarmili. I ja, i tatuś cię nakarmił, i dzieci cię karmiły. Wszyscy tak podchodzą i cię karmią, jakbyś nie jadł w ogóle. A ty korzystasz, nie? No, ty jesteś dobry kot. Dobry, jeszcze dobry. To ja to bym może zrobił sobie ten prysznic. No. I wezmę sobie rower. No. Tak jak wczoraj. I sobie pojadę na tą toporę. No dobrze. I zobaczę, co tam się dzieje. No bo oni się chcą bawić, tobie to się nie chce jechać, na pewno. A mnie się przyda na to ruszać. O, lepiej. Jeszcze na siłownię sobie zejdę i dokończę rower. Dobrze, ja bym chciała jeszcze... No tak, ja tu sobie zrobię coś innego w tym czasie. No. No chyba, że Władek chce jechać z tobą, ale nie wiem, czemu się będzie chciało. Jak tu będzie miał tą zabawę, to niech lepiej się bawią tutaj. Chyba pasuje im ta zabawa, nie? Z wodą. No dobra. No to ja idę do domu, jest jakieś śniadanie. Coś chcesz jeszcze jeść? Czy... Nie. Ja mam tam koktajl. O właśnie, ten koktajl dokończę. A myślałam, że idziesz teraz, bo one tam czekają się. Aha, no to dobra, to pójdę teraz. Chcą tam iść bawić. Kwiaty chyba znowu trzeba podlać wcześniej, a nie później. I znowu poobrywać im te... Czekaj, no ale zdechłe. To czemu one nie wychodzą? Niech się przebierają. Ja zrobię sobie siłownię, dobra? I no. Zaraz tu wychodzę, okej? Okay? To im powiedz, żeby wychodzili. No tu mają stroje, nie? To nie wiem, na co mi czekaj. No na ciebie, bo im powiedziałeś, że chcesz pierwszy skorzystać z wody ciepłej. No. Boże, ciężko się z nimi dogadać momentami. Dobra, zaraz to poobrywam, bo tu widzę, że trzeba znowu z nimi zrobić porządek. Znowu sporo jest takich uschłych. No to jest właśnie to, no gdyby to były te super tunie, no tego nie musiała robić. Z drugiej strony mam wrażenie, że te jednak wyglądają lepiej, jak już tak rozkwitną i sobie rosną, to jest ich tak więcej. Wyglądają bardziej efektownie, a te super tunie, takie powiedziałabym, no takie mniej efektowne wrażenie robią, tak mi się wydaje. Dobra, ja taki mam teraz odruch, że muszę je pozrywać, chociaż to jest wszystko kropla w morzu, bo jest tutaj tego znacznie więcej do oberwania. Trzeba jakieś rękawiczki w ogóle tego wziąć, by to się nie przyklejało. Albo co, nie wiem. Dziecia? Kiedy skończymy grywać, bo chcemy się przebrać. Aha, chcecie się przebrać. Bierzcie sobie te stroje, idźcie sobie tam pod parasol, się przebierajcie, tam was nikt nie widzi. A Władek gdzie? W domu. Nie. Nie idzie? Sprząta. Nie. A dlaczego sam Władek sprząta? Nie, bo Władek chciał sam. Bo Władek mówi, że to jego pokój. To ciekawostka. I że on chce sam. Aha, wasz bałagan będzie sprzątał, tak? Nie, tam tylko musi krzesło przestawić.
A łóżko pościeliłyście? Tak, bardziej ja pościeliłam. A no to... To dobrze. Zapowiada nam się raczej leniwy dzień, słuchajcie. Z tych raczej nudnych, coś mi się wydaje. No ale nic, zaraz idę robić obiad. Robić obiad to może trochę za dużo powiedziane. Najpierw zajmę się tym, jak ja wyglądam, o może tak. A potem się zastanowię, jak ten obiad zrobić. Dzisiaj mamy królika, mam młode ziemniaki. Może jakby się wieczorem, po południu udało rozpalić, nie wiem, czy będziemy to robić, no ale może, jeśli by nas naszło pod wieczór rozpalić tą kiełbaskę. Myślałam, żeby zrobić ziemniaczki w ogniu i gzika do tego. No, ale zobaczymy, co Paweł na to. I czy w ogóle będzie chęć wieczorem, bo to też... Jak się zjada tych różnych dobrych rzeczy w ciągu dnia tyle, to potem wieczorem tak średnio już się chce. No ale jeśli to wcześniej zaplanujemy, przemyślimy, to może. Zaraz zapytam towarzystwo, co im na to. No i co jeszcze? No i tyle na razie. A jeszcze mam w planie dzisiaj się wziąć trochę za wyczyszczenie swoich Birkenstocków, ale nie jestem pewna, czy to w ogóle się uda. Nie mam za bardzo czy mogę, ewentualnie papierem ściernym, tak jak któraś z pań tutaj napisała, że to sprawdziła i działa. Ja widziałam już takie filmiki na YouTubie, rzeczywiście to wydaje się, że działa. Ale oprócz tego jeszcze by się przydała taka szczoteczka do zamszu, której ja nie mam. Tylko nie puszczajcie wody na razie! No, ale tak miałam taki pomysł, żeby dzisiaj trochę o nie zadbać. Są okropne już te buty, denerwuje mnie, jak wyglądają. Jak już je wyczyszczę tak z tego pierwszego brudu, to chyba je sodą zasypię. Sodą z wodą, taką pastą sodową, żeby je trochę odświeżyć, a potem się będę martwić, jak je wyczesać z tego, żeby miały taki, wiecie, fajną strukturę te buty. Ogólnie to już za wiele tam się nie nastawiam na te buty, to już jest ich, nie wiem, który sezon. Są wygodne, fakt, ale już nawet ta część skórzana, która była taka różowo-złota, już nie wygląda tak dobrze, jak wyglądała na początku i z tym to raczej już niewiele zrobię. Także traktuję te buty już raczej na takie buty na dobicie. No ale jeszcze spróbuję, jeszcze raz spróbuję jakoś je tam trochę wyczyścić. Zobaczymy, jaki to będzie efekt. Dziewczyny poszły się przebierać. Kot się relaksuje jak zwykle. A ja idę sobie zjeść śniadanie i się trochę zająć sobą, w sensie tym, jak wyglądam. Także tutaj kończę i widzimy się niebawem.